Gwiazdy żegnają przyjaciela. Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. Nie żyje Grzegorz Nikola Bloch, stylista i przyjaciel wielu gwiazd. O jego śmierci poinformowała rodzina. Mężczyznę żegnają bliscy oraz osoby z polskiego showbiznesu. We wtorek wieczorem do sieci trafiła informacja o śmierci Grzegorza Nikolasa Blocha. Tą przykrą wiadomość potwierdziła siostra mężczyzny. Jeżeli śmierć bliskich czegoś nas uczy, to przede wszystkim tego, że na świecie nie liczy się nic poza miłością. Santa Montefiore. Z wielkim żalem chcielibyśmy poinformować, że odszedł wspaniały człowiek, syn, tata, brat, przyjaciel wielu osób. Pogrążona w żalu rodzina i przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za słowach otuchy i wsparcie, napisała Kinga Anna Bloch-Brzuzi na Facebooku. Grzegorz Bloch był znanym stylistą gwiazd, który pracował w branży od ponad 20 lat. W trakcie swojej kariery współpracował z najważniejszymi modowymi magazynami w Polsce. Odpowiadał również za dział mody w Gali. Stylista od lat pracował z gwiazdami show biznesu. Z wieloma z nich połączyła go głęboka przyjaźń. Bliscy Grzegorza Blocha żegnają go w social mediach. Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania. Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić. Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania, że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić. Żegnaj Grzesiu, napisała Katarzyna Bloch. Wspólną fotografię zmieściła Ada Fijał, która wielokrotnie z nim współpracowała. Brak mi słów, kochany, napisała aktorka. W komentarzach pod jej postem znani i lubiani wyrażają swoje niedowierzanie. O Boż, please, to nie może być prawda, napisała zrozpaczona Anna Powierza. Też bym chciała, odpisała jej aktorka. Ze śmiercią Grzegorza Blocha nie mogą pogodzić się również Joanna i Maciej Dowborowie. Stylistę pożegnała również Agata Młynarska, która dodała na Instagramie relację z czarno-białym zdjęciem i wymownym podpisem: Żegnaj mój kochany przyjacielu. Grześ, Kola, Bloszek. Dziennikarka dodała również post na Facebooku, w którym w poruszających słowach opisała ich przyjaźń. Wciąż nie wierzę. Wciąż widzę cię tak radosnego, roześmianego jak tu, w naszej robocie. Byłeś ze mną od 30 lat. Kiedy umiera przyjaciel, umiera kawałek nas. Spotkamy się po drugiej stronie tęczy, tam gdzie nic nie boli. Na razie nie jest znana przyczyna śmierci mężczyzny.